Nasz dzisiejszy temat to Jezus jako sprawiedliwy Bóg i Zbawiciel. I dla wygody przygotowałem taki skrypt. Na tą pierwszą część, później może któryś z braci jeszcze coś dołoży. Już miejsca ze Słowa Bożego, które możemy wziąć pod uwagę w czasie tego studium. Pierwsze z nich jest w drugim liście Piotra. I Piotr tutaj na samym początku tego listu zwraca uwagę na to, kim jest Pan Jezus Chrystus. Szymon Piotr, to jest pierwszy rozdział, pierwszy wiersz. Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy otrzymali wiarę, równie cenną jak nasza, dzięki sprawiedliwości naszego Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Są tutaj wymienione wyraźnie cechy Pana Jezusa, który jest nazwany wprost Bogiem i Zbawicielem. I jest położony nacisk na to, że On jest sprawiedliwy. Co to znaczy sprawiedliwy? To znaczy, że On nie może nagiąć żadnych zasad, które zostały wcześniej ustanowione. Nie może tych zasad podeptać, które sam przedstawił jako swoje słowo. I okazało się, że Słowo Boże wymaga od ludzi posłuszeństwa. Jedną z takich zasad, która jest wobec ludzi wymagana, to jest miłować bliźniego jak siebie samego i oczywiście miłować Boga z całego serca swego. Już to przykazanie nie jest możliwe do utrzymania przez żadnego człowieka. I gdyby tylko to jedno przykazanie było, ludzie bez wymowy wszyscy podlegaliby sądowi Bożemu i podlegaliby potępieniu. Jest taki znany przykład ewangelisty Wolstona, który gdy jeszcze był człowiekiem całkowicie niewierzącym i wykonywał zawód lekarza. Odwiedzał pacjentów. To było na tyle dawno, że musiał albo iść pieszo, albo jeździć wozem konnym. I w pewnym momencie doszła go informacja, że płonie jego dom. Natychmiast po zakończeniu wizyty, czy nawet tą wizytę przerwał, pojechał, czy pobiegł do swojego domu, żeby zobaczyć, czy coś się uratowało i czy nie trzeba pomóc przy gaszeniu. I przybiegł na to miejsce i zobaczył, że płonie dom sąsiada. I wtedy zrozumiał, że podlega Bożemu sądowi, dlatego że się w duchu ucieszył, że to nie jego dom płonie, tylko dom sąsiada. A skoro tak, to nie miłuje sąsiada jak siebie samego. A skoro nie miłuje bliźniego jak siebie samego, to znaczy, że złamał to przykazanie. Wcześniej uważał się za człowieka sprawiedliwego, za człowieka, który może być uważany za porządnego człowieka. Po tym doświadczeniu nawrócił się do Pana Jezusa, przyszedł do Niego z wyznaniem grzechów, bo zrozumiał, że nie miłuje bliźniego jak siebie samego, nie miłuje Boga z całego swojego serca i że nie jest człowiekiem sprawiedliwym,
a więc jest na szerokiej drodze do zagłady, do piekła. Drugie miejsce, które tutaj mamy, to są słowa Pana Jezusa z Ewangelii Mateusza 3:15. Ewangelia Mateusza, 3 rozdział. Piętnasty wiersz. A Jezus mu odpowiedział: ustąp teraz, bo godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Te słowa Pan Jezus skierował do Jana Chrzciciela, który chciał, został poproszony przez Pana Jezusa, aby był ochrzczony Pan Jezus przez niego. Natomiast Jan się wzbraniał, uważał, że jest niegodzien tego. I widzimy, że Pan Jezus tutaj, będąc w ciele, zwracał uwagę na to, że wszystko, co jest zgodne ze sprawiedliwością, koniecznie musi być wypełnione. Nie można uchylić się od tego, co jest wymagane przez sprawiedliwość, ani w prawo, ani w lewo. I to wymaganie również Pana Jezusa zaprowadziło na krzyż. Dlatego, że Bóg chciał przebaczyć ludziom, ale nie mógł od tak po prostu przebaczyć grzechu. Musiał ktoś ponieść tą karę. I Pan Jezus stał się tą doskonałą ofiarą za nasze grzechy, bo musiała się wypełnić wszelka sprawiedliwość i Pan Jezus nas na krzyżu Golgoty zastąpił, a my dzięki temu mamy możliwość skorzystać z tej ofiary i pojednać się z Bogiem. Kolejne miejsce to jest Ewangelia Łukasza, 23 rozdział. Może wcześniej Mateusza, 26 rozdział. Mateusza, 26 rozdział. Mateusza, 26 rozdział, wiersz 64. Odpowiedział mu Jezus: ty powiedziałeś, ale mówię wam, odtąd ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego po prawicy mocy Boga i przychodzącego na obłokach niebieskich. I to są słowa, które Pan Jezus skierował z kolei do kapłana najwyższego, który go zaklinał, żeby dał świadectwo, czy jest Chrystusem Synem Bożym. I Pan Jezus zwraca uwagę na to, że przyjdzie taki dzień, kiedy On przyjdzie i dokona sądu, bo Pan Jezus jest sprawiedliwy i ta Boża sprawiedliwość wymaga, aby każdy grzech był osądzony. Jeżeli ktoś nie przyjął Pana Jezusa jako Zbawiciela, to ten grzech na takiej osobie dalej pozostaje. A skoro na takich osobach dalej pozostaje ten grzech, to jest konieczność, żeby te osoby same za swoje zło zapłaciły, żeby trafiły na miejsce kaźni, do piekła. I Pan Jezus właśnie tu zwraca uwagę, że przyjdzie taki dzień sądu, kiedy On przyjdzie i dokona odpłaty na bezbożnych. Kolejne miejsce to jest Łukasza 23:47. Tutaj widzimy setnika, który był świadkiem zachowywania się Pana Jezusa w trakcie ukrzyżowania. I widząc, jak Pan Jezus znosił całą sytuację związaną z ukrzyżowaniem, setnik powiedział, że Jezus jest sprawiedliwy. A setnik, widząc, co się działo, chwalił Boga, mówiąc:
istotnie to był sprawiedliwy człowiek. Czyli widać, że to świadectwo Pana Jezusa od początku Jego służby do końca Jego służby na ziemi jako człowiek, gdy był jeszcze w ciele przed zmartwychwstaniem, cechowało się sprawiedliwością. Tym, że było to potwierdzone również przez tych, którzy nie byli z Jego grona, ale również przez tych, którzy byli na zewnątrz. Nikt nie mógł temu zaprzeczyć, że Jezus jest sprawiedliwym Bogiem i sprawiedliwym Zbawicielem. Kolejne miejsce, które potwierdza nam boskość Jezusa, to jest pierwszy list Jana. 5 rozdział, 20 wiersz. Jest to miejsce, które jednoznacznie ujawnia nam, po co Pan Jezus przyszedł i że Pan Jezus jest Bogiem i życiem wiecznym. A wiemy, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali prawdziwego Boga. I jesteśmy w tym prawdziwym, to jest w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Tylko i wyłącznie dzięki temu, że Pan Jezus jako Bóg zdecydował się przyjąć postać człowieka, było możliwe odkupienie. Gdyby to anioł albo jakiś archanioł był tym, który wisiał na krzyżu, byłoby to całkowicie zaprzeczeniem sprawiedliwości. Byłoby to pogwałceniem wszelkich reguł, bo nie miałaby ta ofiara żadnej wartości, gdyby tak było. Ale mamy świadectwo Pisma Świętego, że Bóg w osobie Jezusa Chrystusa osobiście przyjął na siebie karę i został po prostu odkupicielem, zbawicielem. Więc jest to rzecz, która pokazuje, że On jest i równocześnie zbawicielem, i równocześnie sprawiedliwym Bogiem. Nic nie zostało tutaj w żaden sposób pogwałcone czy w niewłaściwy sposób potraktowane. Kolejne miejsce jest to list do Rzymian, 3 rozdział, który pokazuje nam skutki tego, czego Pan Jezus dokonał. List do Rzymian, 3 rozdział, od 22 wiersza. Jest to sprawiedliwość Boga przez wiarę Jezusa Chrystusa dla wszystkich i na wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga, a zostają usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie. Jego to Bóg ustanowił przebłaganiem przez wiarę w Jego krew, aby okazać swoją sprawiedliwość przez odpuszczenie w swojej cierpliwości przedtem popełnionych grzechów, aby okazać swoją sprawiedliwość w obecnym czasie, po to, aby On był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, kto wierzy w Jezusa. Gdzież jest więc powód do chluby? Został wykluczony. Przez jakie prawo? Uczynków? Nie. Przez prawo wiary. Tak więc twierdzimy, że człowiek zostaje usprawiedliwiony przez wiarę, bez uczynków prawa. Jednoznacznie mamy tutaj świadectwo, że ta ofiara Pana Jezusa Chrystusa w całości gładzi wszystkie grzechy i jest tu mowa o podwójnym przypisaniu. To znaczy nasze grzechy przypisano Jezusowi Chrystusowi. Jego sprawiedliwość i świętość przypisano nam. I zrobił to Bóg. I ta ofiara jednoznacznie w świetle
właśnie tego, co jest sprawiedliwe, całkowicie rozwiązuje ten problem. I stąd jest to podsumowanie. Twierdzimy, że człowiek zostaje usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków, bez uczynków prawa. Usprawiedliwiony to znaczy taki, który nigdy nie zgrzeszył. To taki człowiek, który jest widziany przez Boga jako ktoś, kto nigdy nie popełnił żadnego grzechu. Jest to po prostu taka sytuacja, że nie ma żadnej podstawy do tego, żeby takiego człowieka potępić. Kiedyś słyszałem taką historię, że pewien rodzic zawsze, gdy jego dziecko było niegrzeczne, wbijał w ścianę gwóźdź. A gdy dziecko przeprosiło, to gwóźdź był wyjmowany. Czyli gdy było mu przebaczone, to gwóźdź był wyjęty ze ściany. Gdy dziecko znowu zrobiło coś złego, czasami było tam 4 gwoździe, czasami 6, czasami 1, ale zawsze jak dziecko przeprosiło, to zostawało mu przebaczone i gwóźdź był wyjmowany. Zapowiedział swoją wizytę daleki członek rodziny, przed którym rodzic nie chciał ujawniać, jakie jest jego dziecko. I wtedy postanowił, że tą ścianę zakryje płytą regipsową i okazało się, że nie ma żadnego śladu po żadnym gwoździu. Tak właśnie działa usprawiedliwienie. Jest to stan taki, jak gdyby taki człowiek nie tylko miał przebaczone, ale również nie ma żadnego śladu po żadnym grzechu. Temat grzechu w przypadku usprawiedliwionego człowieka w obecności Bożej w ogóle nie jest już poruszany. Wszystkie grzechy wziął na siebie Pan Jezus Chrystus. A świętość i sprawiedliwość Pana Jezusa została przypisana uratowanemu grzesznikowi. Kolejne miejsce to jest też z listu do Rzymian, 4 rozdział, od 3 do 6 wiersza. Cóż bowiem mówi Pismo? Abraham uwierzył Bogu i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość. A temu, kto pracuje, zapłata nie jest uznana za łaskę, lecz za należność. Temu zaś, kto nie pracuje, lecz wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, jego wiara zostaje poczytana za sprawiedliwość. I widzimy tutaj jednoznacznie, że temu, kto spełnia uczynki, gdyby Bóg dawał usprawiedliwienie, to byłaby to należność. Ale już wiemy, że takiego człowieka, który by miłował Boga z całego serca swego, a bliźniego swego jak siebie samego, nie ma wśród ludzi. Był tylko jeden, Pan Jezus Chrystus. I tutaj widzimy ewidentnie, że temu, kto nie pracuje, kto nie spełnia uczynków, lecz wierzy w tego, kto usprawiedliwia bezbożnego, wiara jego zostaje poczytana za sprawiedliwość, czyli zostaje usprawiedliwiony, zostaje przypisana jego, Pana Jezusa, sprawiedliwość takiemu człowiekowi. Kolejne miejsce to jest też list do Rzymian, 5 rozdział, 1 wiersz. Tutaj widzimy już efekt. Będąc więc usprawiedliwieni przez wiarę, mamy pokój z Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
To jest naturalna konsekwencja. Skoro już kwestii grzechu między mną a Bogiem nie ma, bo uwierzyłem w ofiarę Pana Jezusa Chrystusa, uwierzyłem w imię jednorodzonego Syna Bożego, to mam wszystkie grzechy przebaczone. A skoro mam wszystkie grzechy przebaczone i sprawiedliwość Chrystusa i świętość Chrystusa została mi przypisana, to już nie ma powodu do tego, żeby między mną a Bogiem była jakakolwiek kwestia do uregulowania. Nie ma już wojny. Jest pokój z Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Kolejne miejsce, które chcielibyśmy wziąć pod uwagę, to pierwszy list Jana, drugi, a może wpierw Galacjan. Galacjan, drugi rozdział, 16 wiersz. Tutaj ten proces jest przez apostoła Pawła dokładniej opisany. Od 16 wiersza. Drugi rozdział listu do Galacjan, od 16 wiersza. Wiedząc, że człowiek nie jest usprawiedliwiony z uczynków prawa, ale przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I my uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, abyśmy byli usprawiedliwieni z wiary Chrystusa, a nie z uczynków prawa. Dlatego, że z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało. A jeśli my, szukając usprawiedliwienia w Chrystusie, sami okazaliśmy się grzesznikami, to czy Chrystus jest sługą grzechu? Nie daj Boże. Jeśli bowiem na nowo buduję to, co zburzyłem, samego siebie czynię przestępcą. Bo ja przez prawo umarłem dla prawa, abym żył dla Boga. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję, ale już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. A to, że teraz żyję w ciele, żyję w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał za mnie samego siebie. Nie odrzucam łaski Boga. Jeśli bowiem przez prawo jest sprawiedliwość, to Chrystus umarł na próżno. Jest tutaj streszczone to, o czym do tej pory mówiliśmy, czyli że tylko przez wiarę w Chrystusa jest usprawiedliwienie i że na tej podstawie ofiary Pana Jezusa jest pokój z Bogiem, a efektem tego jest to, że człowiek narodzony na nowo, uratowany przez Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, może żyć nowym życiem. Nie ma już kwestii tego, że jest grzech lub nie ma grzechu, tylko właśnie to Boże, bezwarunkowe przebaczenie uzdalnia człowieka do tego, żeby w tej wolności, w tym pokoju Bożym kroczyć przez życie i cieszyć się zbawieniem. I ostatnie słowa tego fragmentu mówią jednoznacznie, że jeśli przez prawo jest sprawiedliwość, to Chrystus umarł niepotrzebnie. Nie można mieszać tych dwóch zasad. Zasad zbawienia wymyślonego przez ludzi, że można sobie zapracować na coś u Boga, i zasady Bożej, że zbawienie jest tylko z łaski, niezależnie od uczynków, przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa, przez Jego doskonałą ofiarę na krzyżu Golgoty. Kolejne miejsce to jest pierwszy list Jana, drugi rozdział. Od pierwszego do drugiego wiersza. Tutaj apostoł Jan pisze do swoich, do odbiorców jego listu w ten sposób. Moje dzieci, piszę wam to, abyście nie grzeszyli. Jeśli jednak ktoś zgrzeszy, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. I On jest przebłaganiem za nasze grzechy, a nie tylko za nasze, lecz także za grzechy całego świata. Te słowa jednoznacznie wskazują nam na to, że jeśli zdarzy się nam upadek jako
ludziom, którzy już poznali Pana Jezusa, to mamy przyjść do Boga z tym. Ta sama zasada dotyczy ludzi niewierzących, którzy dostrzegą swój grzech, też mają przyjść do Boga przez Pana Jezusa Chrystusa. To przypomina sytuację kobiety, która została przyłapana na grzechu przez faryzeuszy. Ona została przez nich przyprowadzona do Pana Jezusa i ci faryzeusze, którzy ją przyprowadzili, powiedzieli, że prawo nakazuje takie zabijać, kamienować. A ty co mówisz? Powiedzieli do Pana Jezusa. Pan Jezus nie kwestionował tego, że tej kobiecie należy się kara śmierci za to, co uczyniła. Natomiast powiedział, że kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. Czyli wskazał na to, że kto ma wykonać wyrok, bo wyrok jest znany, śmierć. I okazało się, że wszyscy, którzy przyprowadzili tę kobietę, sami są pod przekleństwem prawa. Są grzesznikami, którzy zasługują na wyrok śmierci. Tylko Pan Jezus był bez grzechu i tylko Pan Jezus jako sprawiedliwy Bóg i Zbawiciel mógł jako sprawiedliwy Bóg wykonać wyrok, ale jako Zbawiciel chciał tę osobę uratować i dał jej przebaczenie bezwarunkowe. Sam na sam z Panem Jezusem została tylko ta kobieta, bo wszyscy inni uciekli. Pierwszy list Jana, drugi rozdział mówi, że nie, że my mamy właśnie w takiej sytuacji, gdy zostaniemy przyłapani przez grzech, że mamy wtedy właśnie przyjść do Jezusa, że wtedy mamy do Niego przyjść, bo On jest orędownikiem u Ojca. Jezus Chrystus Sprawiedliwy. On stał się doskonałą ofiarą. On jest przebłaganiem za nasze grzechy. I dlatego w pełni możemy korzystać z tej możliwości. Nie róbmy tak jak ci faryzeusze, którzy jeden po drugim, jak zostali przekonani o grzechu, uciekli od Jezusa. Mamy orędownika u Ojca. Mamy przyjść do Pana Jezusa, a On jest gotów przebaczyć. Przebaczyć bezwarunkowo. Świadome rozważamy ten przykład o Józefie i jego braciach. I tam mamy doskonale pokazane, że Józef po prostu powinien sprawiedliwie im ukarać. Dlatego, że byli winni. Dlatego, że po prostu, że zawinili przeciwko jemu. Ale on po prostu nie używa sprawiedliwości, ale używa łaski i po prostu pomalutku im po prostu pokazuje, że sprawiedliwie powinni być ukarani. Ale oni po prostu nie widzieli tego i tym samym po prostu musiało to tak długo trwać, aż im całkowicie, można powiedzieć, pokazał to i przebaczył. I taki jest nasz Bóg. On po prostu nie pamięta. On nie pamięta naszych złych win i grzechów, tylko po prostu zesłał, można powiedzieć, Zbawiciela, albo inaczej, zesłał ofiarę na ziemię, ofiarował, ukarał, może powiedzieć, Baranka Bożego za winę i nasz grzech, sprawiedliwie z Nim się oprzedł, a powinien sprawiedliwie obejść się z nami, ale On oprzedł się sprawiedliwie ze swoim własnym Synem i ukarał Go za naszą winę i za nasz grzech i po prostu nam wybaczył. Przykład Józefa jest, można powiedzieć, takim malutkim przykładem
Bo tutaj po prostu mamy doskonałą ofiarę i doskonałego Zbawiciela, który nigdy nie zgrzeszył i na kim żadnej winy nie było. Także widzimy, że myślę, że bardzo słabo znamy naszego Boga, który po prostu ma tak wielkie miłosierdzie i my czasami to byśmy chcieli tak powiedzieć, temu to się to należy. Albo ten to sprawiedliwie powinien być ukarany. A jednak Bóg po prostu zawsze wykracza jeszcze dalej. Może powiedzieć, jego serce po prostu jest nigdy nie jest takie, które by powiedziało dosyć. Nie. On zawsze chce. Przykład Judasza na przykład. Ileż Pan Jezus po prostu nad nim się, może powiedzieć, skłania. Dał mu chleb do zjedzenia. Maczał z nim w jednej misie. Pozwolił się pocałować w chwili, kiedy ten przyszedł, może powiedzieć, z grają i chciał go, może powiedzieć, i wydał go. I mówi do niego, przyjacielu, pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego? Miał otwarte dla niego serce, ale Judasz po prostu wolał mieć pieniądze, wolał mieć zapłacone i zdradził Syna Bożego, o którym Pan Jezus powiedział, lepiej, żeby ten się nie urodził. Bóg widzi, może powiedzieć, malutką, czarną mrówkę na czarnym, jak sadza, kamieniu i tak samo widzi każdego jednego grzesznika na tej ziemi i nikt nie jest w stanie się ukryć. Ale ma po prostu ofertę, ma Zbawiciela, ma doskonałą ofiarę i każdy, kto przychodzi do Niego, ma życie wieczne. I nie ma takiego człowieka, który mógłby powiedzieć, ja muszę sprawiedliwie, żeby wiedzieć, być osądzony za moje grzechy. Nie. Sprawiedliwie był osądzony już jeden, Jezus Chrystus. I dlatego my nie powinniśmy myśleć, żaden z nas, ani ci, którzy po prostu są niezbawieni, nie powinni myśleć, że muszą ponosić sprawiedliwie karę za swoje czyny. Dlatego, że po prostu jest jeden, który tę karę sprawiedliwą poniósł.